Cześć Aga. Cześć. Nie widzieliśmy się strasznie dawno. Strasznie dawno, ale zacznę od tego, że jak już się widzimy, to widzimy się, jeśli chodzi stylizacyjnie, od wysokiego C. I zastanawiam się, czy ty, na bardzo prostym takim polu na razie pytanie, czy ty w ogóle lubisz te konferencje prasowe, kiedy przychodzi do promowania programów, w których bierzesz udział? Lubię i byłam bardzo zmartwiona, jak się okazało, że nie będzie dla tej naszej wielkiej ramówkowej konferencji, no bo COVID i staramy się dbać o bezpieczeństwo, a szczerze mówiąc, to zawsze było takie okazja do tego, żeby się spotkać i z wami, i ze znajomymi z pracy, bo my nie mamy za wielu możliwości do spotykania się, wszyscy pracujemy poza programem zdalnie, nie bywamy w redakcji, dopiero teraz tak naprawdę redakcja wraca do takiego stacjonarnego trybu znowu. A więc to była przyjemność czysta. Po prostu później te głupoty, które czytam. Ja postanowiłem w ogóle, że zacznę od wielkiego komplementu, który jest bardzo prosty tak naprawdę, ale Aga, ja oglądam Dzień Dobry TVN codziennie i muszę ci powiedzieć, że naprawdę uwielbiam, jak ty prowadzisz Dzień Dobry TVN, dlatego że ty, kiedy jak prowadziłaś jeszcze Azja Express i wydywaliśmy się na tamtych konferencjach, powiedziałaś mi, że brakuje ci właśnie tej żywej telewizji, bo ty po prostu jesteś przyzwyczajona do codziennej pracy, która jest bardzo częsta i taka bardzo intensywna i widać absolutnie, że ty się w tym odnajdujesz i tak zostawiam cię z tym komplementem. Bardzo ci dziękuję. Wiesz co, ja lubię w ogóle telewizję na żywo. Tak jak lubiłam program Azja Express, to bo tam na miejscu on miał jakąś taką, wiesz co, formułę trochę, udawaliśmy, że jesteśmy na żywo, bo wszystko się działo jeden do jednego, ale na antenie było to bardzo pocięte. I wiesz co, a tu jest po prostu, przechodzimy, do tego telewizja śniadaniowa jest takim formatem, który, ponieważ prowadziłam wszystkie śniadaniówki w Polsce chyba i do tego formatu jestem bardzo przyzwyczajona od początku mojej pracy, to jest też, umówmy się, no to jest, za każdym razem spotkasz innych ludzi, za każdym razem się czegoś uczysz, bo musisz się do tego programu przygotować, za każdym razem jest jakaś adrenalina, bo nie wiadomo, czy coś się nie wydarzy, a może wpadnie jakiś ciekawy gość, a wiemy, że to się zdarzało też u nas. Więc ja bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię. Poza tym to jest kolejna znowu okazja do tego, żeby wyjść i się spotkać z ludźmi. I właśnie też dalej takie trochę w moich odczuciach dalej zostanę, ale wiesz dlaczego ja cię bardzo lubię w tym programie? Dlatego, że ty jesteś osobą, która bardzo równoważy charakterność z poziomem bycia na tyle słodkim, na ile trzeba być. Bo programu śniadaniowego według mnie nie może prowadzić zbyt przesłodzona osoba, a kiedy trzeba się postawić i mimo, że tak jak kiedyś powiedziałaś, że w słuchawce ci mówią, Aga, nie rób tego, to ty jednak czujesz na tyle, że musisz niektóre rzeczy zrobić. I co też jest ważne w śniadaniówkach, bo to dodaje bardzo takiego charakteru temu programowi. I czy ty, wiemy już, o której teraz sytuacji mówimy, odnośnie pani Bożeny Dykiel, kiedy pojawiają się takie sytuacje zaognione, mogę powiedzieć, ty czujesz, że masz przestrzeń na to, żeby wypowiedzieć swoją opinię? Tak, czuję i uważam, że wiesz co, no, że w pewnych sytuacjach po prostu powinno się zareagować. Nie możesz przyjmować wszystkiego, co mówi gość, to po pierwsze, bezrefleksyjnie, bo też nie od tego jesteśmy. Jak ktoś przekracza jakieś granice, to trzeba powiedzieć stop. Ja też, wiesz co, też uważam, że w programie śniadaniowym jest jakieś miejsce na opinię dla prowadzących, bo ja też chcę, żeby widz wiedział, z jakiej perspektywy ja rozmawiam. Ja mam swoje poglądy, mam swoje przemyślenia i się nimi dzielę. I wiesz co, ja po prostu chcę być taka, jak jestem w życiu. Ja nie chcę udawać na antenie, że ja wszystkich kocham, wszystko mi się podoba, świat jest różowy, wspaniały. Nigdy taka nie byłaś. Nie, nigdy taka nie byłam, nigdy taka nie będę i staram się być prawdziwa, po prostu. A jak jest ze wstawaniem, Aga, do Dzień Dobry TVN? Wspaniale, ale bo ja wstaję najwcześniej ze wszystkich prowadzących, wstaję o 4 rano. Nie śmieję się, ja naprawdę wstaję o 4, bo ja bardzo nie lubię się spieszyć. To znaczy, że o której chodzisz spać? 22. To takie trochę jak stara babcia, trochę? Trochę tak się stało. Mało tego, ja już codziennie chodzę spać o 22 i bardzo to sobie chwalę. Ale nie lubię rano wstawać, bo ja mam swoje rytuały. Ja tam się muszę wymasować, wyszczotkować, ja muszę sobie zrobić wszystkie moje napary przed wyjściem z domu. Muszę pojechać na spokojnie, przygotowywać się do programu i lubię celebrować dzień od rana. Ja nie strasznie zamęczyłabym się w takim pośpiechu ciągłym, że jakbym wiedziała, że jestem spóźniona. Poza tym, że ja chyba też najwcześniej ze wszystkich prowadzących zjawiam się na planie. Czyli o której?
tak 7:20 zazwyczaj jestem i zazwyczaj wtedy mówię naszym dźwiękowcom, że już bym się chciała podpiąć i oni mówią, Jezus Maria, już. Więc lubię robić wszystko na spokojnie, lubię robić wszystko tak, żeby się nikt nie stresował, żeby też innym nie sprawiać kłopotów i żeby wszyscy się dobrze czuli. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby się naprawdę wszyscy dobrze czuli na planie, łącznie ze mną. A ten tryb życia właśnie, że tak dość wcześnie chodzisz spać i dość wcześnie wstajesz, odpowiada ci, bo rozumiem, że to jest takie bardzo zdrowe dla ciebie po prostu. Bardzo. I to jest, to świetnie robi na głowę, uważam, że wiesz, to jakaś taka higiena w życiu. Ja wiem, że to tak już brzmi dziwnie, ale nie zawsze taki tryb życia miałam, ale nie serio. Pamiętamy to zdjęcia ze Zbawiksa. Tak, ale to ja widzę, jak już widzę 22 na zegarku, to wiem, że to już jest ten moment, że trzeba iść w kierunku łóżka i zresztą to jest banalne, no naprawdę człowiek wtedy jest super wypoczęty, dobrze się czuje, ja lubię rano jechać na trening, jak nie mam pracy, ja lubię mieć wszystko jakieś takie poukładane ostatnio i lubię, jak to funkcjonuje w takiej mojej rutynie. A płacze trochę serce, że jednak no, to jest program 3-godzinny, musisz być wcześniej, potem jeszcze po dzień dobry coś robisz, że zostawiasz psy w domu? Wiesz co, moje psy zawsze mają opiekę, więc one są, to są naprawdę najbardziej rozwydrzone psy na świecie. Ja bardziej płaczę, jak wyjeżdżam na parę dni, jadę na narty, ja zostawiam na tydzień wtedy i widzę te ich miny zbolałe. Chociaż dzisiaj, jak wychodziłam z domu, też to jest taki zaawansowany szantaż emocjonalny z ich strony, one potrafią to robić, ale one mają naprawdę super życie. Ja z tą świadomością wychodzę i nie daję się szantażować tak łatwo. Bo to jest taka kontra, o której ja myśląc o Agnieszce Woźniak-Starak, że kojarzymy cię jako prezenterkę wielkiej stacji, właśnie prowadzącą już super rozrywkowe programy, a tak naprawdę największą radość tobie, z tego co wiem, daje las, dają góry, daje natura i to jest dla ciebie właśnie taka idealna kontra tego świata show biznesu, kontra właśnie ta natura? Ta natura i sport i zwierzęta, to na pewno, że to są, że bez tego sobie nie wyobrażam życia i tam na pewno to sprawia, że jestem szczęśliwa po prostu, bo to ja stamtąd czerpię najwięcej energii. Bardzo żałuję, że w góry do nas, do Zakopanego nie można jeździć z psami, bo tam nie ma gdzie z psami chodzić z wiadomych względów i wtedy ich nie zabieram, jak się wybieram na skitury, które też uwielbiam, ale jak jadę na Mazury, to oczywiście jadą ze mną i tam wtedy mają pole do popisu. Tak, wiesz co, to jest zabawne, bo jak dzwoni mój kędziorek ukochany, czyli Piotr Kędzierski, albo się widzimy, mówi, to kiedy pójdziemy na imprezę, to ja mówię, tak. Kiedyś. Jadę na Mazury. Więc no tak, różne etapy w życiu ma człowiek. A pokusiłabyś się o stwierdzenie właśnie, że góry dają ci ukojenie, taki spokój? Góry mają w sobie coś niesamowicie mistycznego, wiesz, są takie... Dużo jest grozy w górach, ale dużo też takiej niesamowitej magii, niesamowitej energii i to, że człowiek jest taki maleńki tam, to sprawia, że ja przynajmniej mam dużo, dużo pokory dla natury też i widzisz tę siłę natury w górach, widzisz jak ta pogoda może się nagle zmienić, jak te góry mogą być różne, jak mogą być groźne dla ciebie i jak mogą być wspaniałe też i to są takie najpiękniejsze chwile, które ja przeżywam w górach. Zresztą wiesz co, ja kocham narty absolutnie każde, oprócz biegówek, bo tych jeszcze nie spróbowałam, a cały czas zamierzam, tylko nie mam śniegu, że ja wszystkie wakacje letnie, naprawdę wszystkie wyjazdy na różne Malediwy oddam za narty. I to w ogóle, jakby mi ktoś powiedział, zabieramy lato, zostawiamy tylko zimę, to ja mówię, dobra. A jesteś snowboardzistką? Byłam przez 17 lat, wyobraź sobie, i 6 lat temu przesiadłam się na narty. Kiedyś jeździłam na nartach, później snowboard. Wróciłam do nart 6 lat temu i od tamtej pory już nie założyłam deski i pomyślałam sobie, co za zmarnowane 17 lat, te narty są tak wspaniałe. Bo jak kończyłam przygodę z moimi nartami wcześniej, to one jeszcze były proste, jeszcze tak łatwo nie skręcały i ta jazda nie była taka taka łatwa i przyjemna jak teraz, a teraz jestem zakochana w nartach, absolutnie. I śmiejemy się, bo Sebastian Paulino zawsze jedzie na narty i ma tam 4 pary narty, ja już zaczynam jeździć z 2 parami i to już tak idzie w taką stronę, no, a poza tym narty skiturowe, które dają ci też jakąś taką wolność, bo idziesz na nich, idziesz, jesteś sam z tą naturą i nie ma ludzi tak naprawdę. Później gdzieś tam sobie zjeżdżasz trasą, którą sobie wybierzesz i to wszystko jest fantastyczne.
Fajnie, że powiedziałaś o tym, jak bardzo kochasz ten sportowy tryb życia, bo zastanawiam się, kiedy już jesteś w górach i też nie jest absolutnie tajemnicą, że Paulina Krupińska jest twoją taką no dobrą koleżanką i bardzo często jesteście na wspólnych zdjęciach razem z Anią Lewandowską. Rozumiem, że to jak wielka miłość do sportu tli się w twoim sercu, Ania ma w tym jakiś, ma wpływ na to. A wiesz co, jak myślę, każda aktywna dziewczyna, w której orbicie się znalazłam, albo odwrotnie, tak, Ania, jeździłam za nią na obozy, absolutnie, ale też, no, Ania chyba zaczęła teraz swoją przygodę z narkami, więc gratuluję, bo to jest mój ukochany sport, wiadomo, ale wiesz co, my z Pauliną bardzo lubimy skitury, w ogóle narty, wyjeżdżałyśmy, jeszcze mamy grono takie nasze, które rzeczywiście narciarsko się mocno spełnia, więc to jest bardzo fajne. Tylko jak się idzie z Pauliną i z Gosią, jeszcze naszą koleżanką na skiturach w górę, to musisz mieć naprawdę dobrą formę, dlatego że jeszcze Kasia idzie czasem. One cały czas gadają i one jeszcze oczekują, że będziesz odpowiadać. A to naprawdę nie jest łatwe, więc ja czasem doceniam te samotne wędrówki, również kiedy mogę iść w ciszy i nie dostaję zadyszki, a no jeszcze ja nie mam takiej formy jak one, bo ja nie mieszkam w górach, więc one tam śmigają do góry bardzo, bardzo szybko, ale Ania chyba też skitury polubiła, więc fajnie. Ja pamiętam, jak ty chyba udzielałaś u siebie w Glow Studio, nie ty robiłaś wywiad, tylko ty udzielałaś wywiadu i ktoś zapytał ciebie właśnie o jedną z osób, które ty podziwiasz w show biznesie i powiedziałeś, że absolutnie jest to Ania Lewandowska i zastanawiam się za co. Wiesz co, Anka jest bardzo pracowitą dziewczyną i to jest chyba dosyć, wiesz, takie się pojawiają, jest żoną swojego męża. No, nie jest żoną swojego męża, absolutnie pracuje na swój sukces i myślę, że ma bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo różnych działalności, które rozwija i dywersyfikuje źródła dochodów, ale nie, tak serio, myślę, że ona bardzo dużo robi. No, to jest dziewczyna, która ma dwójkę dzieci, która ma własny biznes, nie jeden. I spełnia się na tych polach i fajnie. Jest fajną koleżanką przy tym wszystkim? Jest fajną koleżanką. Jest fajną koleżanką. Ja nie mam z nią aż takiego kontaktu jak Paulina, bo one się przyjaźnią absolutnie, ale jeździłam do Ani na obozy i było zawsze. Wiesz, Anka też była taką osobą, która na tych obozach była cały czas z dziewczynami. Tak zaangażowana mocno w tę pracę, a nie jest sportowcem. Myślę, że gdzieś w jej krwi jest wiesz, to coś takiego, to chyba mają sportowcy, że jak coś robią, to na 100% po prostu. I praca, ciężka praca. To jak już na ostatni wątek, ale jeszcze muszę cię podpytać trochę o post dotyczący koncesji TVN7. Wspomniałaś w swoim poście na Instagramie tą przygodę, którą był dla ciebie Big Brother. Czy jednak byłaś trochę na szpilkach odnośnie tego, że decyzja Krajowej Rady może nie być słuszna? Kompletnie. Powiedziałam to zresztą Kasi Mazurkiewicz, czyli szefowej siódemki, że ja w ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości i nie biorę tego pod uwagę, że to mogłoby się wydarzyć, że jakby nie biorę pod uwagę tego, że żyję w takim kraju naprawdę, że ktoś może zabrać siódemce koncesję, bo coś tam się nie podoba, ma to oczywiście jakieś drugie dno. Ja wiem, że tam było naprawdę bardzo groźnie, że było dużo zagrożenie i że było dużo stresu wokół tego, ale dyrektor Miszczak to u nas w Onet Rano wczoraj mówił nawet, że to na poważnie to TVN potraktował. Tak, aczkolwiek ja wiesz co, ja się naprawdę nauczyłam nie stresować w życiu, nie wiem, wiesz, to, czy będziemy się czymś denerwować, naprawdę nie wpłynie na to, jak potoczą się nasze losy, więc lepiej sobie te nerwy odpuścić. Ja zen, ćwiczę zen, więc nie wierzyłam do końca, że to się nie zdarzy, ale gdzieś chciałam wesprzeć siódemkę, bo zresztą sam pamiętasz, że przyjeżdżałeś na Plan Big Brothera i tam było naprawdę bardzo fajnie, ja super wspominam ten okres i to była jakaś, z Gośką się poznałyśmy, a nie, z Gośką się poznałyśmy przy Aplauz jeszcze, ale tam jakoś tak się spotkałyśmy po jakimś czasie znowu i Filip też był i w ogóle jakoś było, tak, nie wiem, dobrze wspominam i ten dom i te niedzielne wycieczki. Rukowa. Tak, więc spoko. A wiązałabyś jeszcze może, widzisz się jeszcze w siódemce gdzieś?
Czy to w siódemce się widzę, szczerze mówiąc. Nie mam żadnych planów, ale widzę się dlatego, że ja bym jeszcze bardzo chciała coś zrobić kiedyś z szefową siódemki, czyli z Kasią Mazurkiewicz, którą bardzo lubię i z którą mi się bardzo dobrze pracowało. Ja bym z nią napali. Z panią Kasią Mazurkiewicz w takim razie. I nie mam specjalnych planów telewizyjnych, bo absolutnie spełniam się tu, gdzie jestem i w zupełności mi to wystarczy. Ale jakbym miała coś jeszcze zrobić w telewizji, to bardzo bym chciała, żeby to była siódemka. Przeglądałem sobie twój Instagram i ja kiedy myślę o sobie, gdy ktoś mnie zapytał, kto jest moim największym autorytetem w kraju, ja powiedziałbym, że taką osobą jest dla mnie Jakub Żulczyk, może cię zdziwię teraz, ale kocham wszystkie jego książki, bardzo zgadzam się z tym, jakie on ma spojrzenie na świat. Rzuciło mi się wczoraj w oczy, jak czytałaś Wzgórze psów, to była książka przed informacją zwrotną, nie wiem, czytałaś informację zwrotną o... Ale najbardziej lubię Czarne Słońce. Czarne Słońce, a to takie polityczne dla mnie trochę za bardzo. Takie profetyczne i to, co się teraz dzieje, jest naprawdę... Myślę, takie w kontekście tej książki mocne bardzo. I zastanawiam się trochę, wracając do tej wolności słowa, o której rozmawialiśmy na początku w kontekście Dzień Dobry TVN, czy na przykład takim spełnieniem dla ciebie, może nie to, że dziennikarskich marzeń, ale takim wyzwaniem dziennikarskim byłby na przykład właśnie Kuba Żulczyk u ciebie na kanapie w Dzień Dobry TVN i kontekst rozmowy o tym, co się stało z nim i z tym, jak określił naszego prezydenta? Chciałabyś z nim o tym porozmawiać? Myślę, że tak, bardzo chętnie w ogóle porozmawiałabym z Kubą, chociaż my, to zdradzę ci, bo ty pewnie tego nie pamiętasz, to było bardzo dawno temu i ja myślę, że nie wiem, czy Jakub Żulczyk chciałby, żeby ktoś to przypominał, ale kiedyś w pytaniu na śniadanie, które wówczas prowadziłam, Kuba regularnie występował w kąciku pod tytułem Śmietanka Towarzyska, komentując to, co dzieje się w showbiznesie. No więc wtedy spotykałam go dosyć często. Jasne, że tak, chociaż ja miałam na kanapie Szczepana Twardocha w Dzień Dobry, więc takie rozmowy z fajnymi pisarzami, którzy bardzo dużo wnoszą, się zdarzają, ale myślę, że taka rozmowa... No tak, bardzo chętnie. I na sam koniec, zawsze z tobą fajnie można porozmawiać na temat filmów i seriali. I nie wiem, czy to będzie takie trochę Nie powiem. Chciałem powiedzieć, że wczoraj leciała na TVN7 po premierze Hotelu Paradise Ukryta Gra i patrzyłem sobie na to jednym okiem, przygotowując się do rozmowy z tobą, ale wiem, że ty też zawsze tak patrzysz na jakościowe filmy i seriale i zastanawiam się, może cię bardzo zdziwi to pytanie, ale czy widziałaś Sukcesję na HBO, czy oglądałaś? Sukcesję oglądałam już parę lat temu, dobrych jak ona wyszła i tak, widziałam. Bardzo mi się podobała. Tak, nie obejrzałam, zaczęłam oglądać teraz tę trzecią serię najnowszą, ale rzeczywiście jest to świetny serial. Bo ja właśnie teraz jestem pod wrażeniem tego, jak rzadko daję dziesiątki na Filmwebie te najwyższe oceny, ale to było takie arcydzieło, że właśnie idąc do ciebie pomyślałem sobie, że ty też mogłabyś to docenić i czy zgodzisz się, że to jest absolutnie też taki wybitny serial? Jest wybitny, bardzo. Jest to jeden z takich mocniejszych seriali na pewno, które zapadły mi w pamięć, aczkolwiek chyba wiesz co, moim ulubionym, ale to jest jakby banał, bo chyba trochę wynika z tego, w jakim miejscu jestem zawodowym, jest The Morning Show. Ale drugi gorszy był trochę sezon. Trochę był gorszy, ale mimo wszystko, wiesz, jakoś z perspektywy kogoś, kto pracuje w telewizji śniadaniowej, widzisz tyle analogii, że zastanawiasz się, jak to możliwe, czy wszędzie jest naprawdę aż tak podobnie. Oczywiście tam była inna skala i bardzo bym sobie życzyła, żeby Dzień Dobry TVN miał takie budżety na różne rzeczy, jak miało The Morning Show, ale to jest to. No bo wiesz co, w ogóle jest tyle świetnych seriali i gdzieś ten, mam wrażenie, taki ciężar gatunkowy się przeniósł, w sensie, że te seriale dzisiaj żrą, brzydko powiem, bardziej niż filmy, że one się stały gdzieś tam ważniejsze, o serialach się najwięcej mówi, to dyskutuje, gdzieś spotykają się znajomi i to jest bardzo, bardzo żywe, a zresztą wiesz, no, TVN na Playerze też i w TVN-ie możemy oglądać bardzo dużo dobrych seriali, dużo scenariuszy. Powstaje dobrych, a off the record ci zaraz też coś zdradzę, ale nie mogę powiedzieć tego publicznie. To na sam koniec jeszcze tylko, czy bardziej ci się podobała Jennifer Aniston czy Reese Witherspoon, jak już sama powiedziałaś? Nie. Jasne, że Jennifer. Dlaczego? Absolutnie. Bo wiesz co, ja nie jestem jakąś wielką fanką Reese Witherspoon i ona mnie trochę irytuje. Trochę się zagrywała, miałam wrażenie, już trochę było tak, takiej z dużej egzaltacji akurat
w tej jej grze, ale a Jennifer jest świetna, bo też była bardzo złożona, niejednoznaczna. Wiesz co, ten serial w ogóle ma ogromną siłę dla mnie, dlatego że te postaci są niejednoznaczne. Znaczy tam nie ma dobrych i złych bohaterów. Tam każdy jest trochę dobry, trochę zły. To Szczepan Twardok zresztą kiedyś gdzieś napisał, no, że tacy normalni ludzie, czasem dobrzy, czasem źli. I tam to też jest, wiesz, że nie ma jednoznacznych, no jest niby współprowadzący, który jest takim antybohaterem, ale później też widzisz jakąś jego wewnętrzną walkę i wolę, że on chce zrozumieć po prostu, dlaczego on taki był i on chce się poprawić i nie ma tej szansy. Ale nie, no w ogóle świetny serial, świetny. I to jest piękna kropka. Dzięki, Aga, super.